Proszę pana Stanisława Firszta o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy używać tego, czy mówić tam. Mówić tak. Tak jak teraz. Tak. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Ja muszę się od razu sprawdzić, że jestem następny. Miał być ktoś inny, pierwotny, ale go nie ma. W związku z tym poproszono mnie, żebym ja to wystąpienie miał. Miał być tam Tomasz Gocławski, archeolog od konserwatora zabytków w Jeleniej Górze. Natomiast też tam wypadło i nie wiem. On nie podał rekomendował bardzo dobrze, ponieważ ja dotrzymywałem jakieś obrazy. Myślę, że dobry zrobił. Proszę Państwa, ja się też przedstawię do roli. Oczywiście tu jest pisane, że jestem Muzeum Przewodniczym, część z Państwa mnie zna. Jestem dyrektorem Muzeum Przewodniczego w Jeleniej Górze Cieplica. Natomiast tak naprawdę to piszę, że jestem archeologiem. I tutaj powiem bardzo, mi jest miły, przyjemny, że przede mną występował pan Tomek z Polacji, który pracuje właściwie w tym samym dziale, w którym ja pracowałem ponad 20 lat temu w Muzeum Miedzi w Wojnicy, to był bardzo długo. Pracowałem ponad 8 lat w tym szacownym muzeum. Muzeum Miedzi samej nazwy zajmowało się zawsze miedzią, prawda? Natomiast tak wyszło, że w tymże muzeum był też dział górnictwa i kultura, który na początku miał tylko w nazwie Miedź. Natomiast Dolny Śląsk jest takim regionem, że nie tylko miedź u nas występuje. W związku z tym ten dział właściwie nie zajmował się w ogóle górnictwem i kutnictwem. Ja miałem to przyjemność i szczęście, że byłem studentem u profesora Józefa Kazimierczyka, który to zainicjował takie badania nad górnictwem, polskie badania archeologiczne, nad górnictwem. Znaczy on się zajmował górnictwem złota. Było dwóch takich panów na Śląsku, którzy naukowo tym się zajmowali. Jeden to jest pan Antoni Grodzicki, geolog, geomorfolog, który jeszcze do dzisiaj żyje, no już jest na emeryturze, ale mieszka we Wrocławiu. Miałem przyjemność się z nim poznać i zaprzyjaźnić. No i drugi to jest właśnie archeolog, przyjaciel też tegoż właśnie profesora Grodzickiego, profesor Kazimierczyk, który zainicjował polskie badania nad górnictwem w ogóle na Śląsku. Dlaczego te badania są takie ważne, proszę Państwa, nad górnictwem w ogóle? No takich badań nikt nie prowadzi. Myślę, że wcześniej Niemcy zainicjowali badania nad dawnym górnictwem śląskim, górnośląskim. Prowadził je Quirin, natomiast po wojnie nikt tego nie robił. Ja mogę teraz powiedzieć, że jestem jedyny, miał już w tej chwili z racji innych obowiązków. Nie zajmuję się tak jak kiedyś, powiedzmy jeszcze 15-10 lat temu, bardzo intensywnie, żeśmy zajmowali górnictwem na naszym terenie tutaj właśnie. I powiem, że nie zdążyliśmy tutaj właśnie dotrzeć do Miedzianki i do Kopru. Inne rejony Dolnego Śląska pod względem rozpoznania archeologicznego na temat prac górniczych, to też nie wszystkie zrobiliśmy. Natomiast nie teraz tego, że nie. Powiem jedno. Musicie Państwo pamiętać, że to, co mówicie o Miedziance, to jest nic takiego. Nowa Sztuka Media nie ma miast. No i to z tego. Tak jest los miast górniczych. Taki jest los miast górniczych. Jeśli chodzi o takie miasta, które u nas na Śląsku były kiedyś górniczymi miastami i się nie są, a z historii wiemy, że naprawdę były dużymi ośrodkami, to jest ich kilka. I takich miast, które mamy na przykład Złotorynie. Wiemy, że to było miasto górnicze, sama nazwa nam to wskazuje, ale dzisiaj nie jest to miasto górnicze. Tak samo mówię, prawda? Te miasta istnieją, oczywiście. Natomiast są takie miasta, które miały być miastami górniczymi, a nimi nie są. To takim miastem na przykład są Złotniki Lubańskie, to jest na pograniczu Łużycko-Śląskim. Miasto, które powstało, właściwie powstał tylko rynek, do dzisiaj można to oglądać, a miasta nie ma. Miało być, nie ma. Ale inny problem. Miasto, które właściwie
nigdy nie powstało, chociaż zostało prawo miejskie. To są Mikołajowice. No, z Państwa tutaj siedzący, część przynajmniej wie, że w okolicach Legnicy, to się blisko Legnickiego Pola, jest wioska, która się nazywa Mikołajowice. To jest kształt w prawie miejskie. I to było kiedyś miasto. Miasto górnicze. Mało kto o tym wie, trzeba to też pamiętać. Miasto, które nigdy się nie rozwinęło, dostało prawa, a nigdy się nie rozwinęło jako miasto. Dlaczego? Bo wcześniej istniały miasta, nie górnicze, tylko zwykłe miasta. I trzeba znać przepisy i prawa ówczesne, było tak zwane prawo mili. Czyli każde miasto, które powstało wcześniej, miało prawo mili, bo w okolicy mili tego miasta miało swoje sądownictwo i tam wolno było to sprzedawać, handlować i tak dalej. Bez zgody tego miasta nie wolno. A tak się złożyło, że bardzo blisko tych Mikołajowic była Legnica i bardzo blisko Bujało. Więc te dwa duże miasta już istniejące zablokowały powstanie miasta Mikołajowic. Poza tym ciosem dla Mikołajowic było zakończenie, takie skończenie się tych złóż, które tam były z Wolka. No nie. Teraz pokrótce o tych miastach powiem, o ich losach, ale wam mówię, jak to wygląda. I teraz jeszcze może jakiś przykład. No Miedzianka jest tym przykładem, jak mówicie. Było miasto, nie ma miasta. Prawda? Tak samo będzie z Lubinem. No bo już się gdzieś krzyczy wszędzie, w mediach, że za chwilę nie będzie, która tam w tym całym zagłębiu występuje. Bo niestety ona tam będzie, tylko złoża są jeszcze tak głęboko, że tam się nie opłacał już ich wydobywać. W związku z tym, to co w tej chwili jest, Równa, Polkowice, to tutaj najlepiej to Tomek, bo jego pracuje, bo nie umiecie, na czym polega to Morze Cekrzyńskie. My jesteśmy tak jak na wybrzeżu tego morza. Natomiast morze zagłębiało się na północ, czyli czym dalej na północ od nas, powiedzmy od Legnicy, w kierunku Głogowa, tym te złoże są głębiej, bo się rozliczy te fakty, że woda pofali. One są dalej, no, kto tam dotrze, prawda? Technicznie jest to nieopłacalne. I dlatego te miasta są już skazane. One powstały i są skazane na zagładę. Tak samo jak te wszystkie inne, które były, górnicze miasta. I kiedy się w miarę nie opamięta magister takiego miasta, że za chwilę będzie z nimi koniec, jeśli chodzi o górnictwo, no to jest zagłada. I to się opamięta. Opamiętała się złotoryja, przeszła na tkactwo i tak samo pamiętam się Bubek, który też przeszła na tkactwo. I nawet z tych miast górniczych to były duże ośrodki tkackie. Ale to i browa jeszcze głównie. To spowodowało, że to miasto miało z czego innego mogło żyć. Prawda? Bo musisz to żyć. Po co ci tam mieszkać? Natomiast taki sam był los Miedzianku. Prawda? Ktoś nie pomyślał, nie zabrał. Było wiadomo, że jak się tam wejdzie w te kopalnie, przynajmniej w Miedziance, w te złoża, i to jakie złoża? Uranu. To przecież to nie są złoża miedzi, to nie są złoża zwykłe, jakieś soli. To są niebezpieczne złoża. Więc jak tam się wejdzie, teraz, że powstają chałupy, to my zawsze zapominamy. Są tak zwane szkody górnicze, prawda? Chałupy. Tam, gdzie jest dziura, to od razu jest wielka chałupa. To nikt tego z powrotem tam nie wsypał. To wszystko jest. Na wierzchu. My po tym chodzimy. To ja podziwiam Tomka, bo to z licznika po tym chodzi. Ale te tabliczki wszystkie z lat 70. na darmo nie były powieszone. Także na pewno się liczono wtedy już, przynajmniej na uchodźcy, że będzie woda skażona. Będą takie rzeczy. To nie jest bezpieczne. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj po iluś tam latach chcieli się w Czarnobylu osiedlić. Prawda? Proszę bardzo. Osiedlajcie się. To nie jest bezpieczne. I to była jedna z przyczyn. Szkody górnicze to był taki kredyt, że tam powiedzmy tak wydrożone jest pod kątem, że to się kiedyś pompnie i zarobi. To nieprawda. To nie jest tak, że wszystko się wybiera z podziemi. Więc tego na pewno nie było. I myślę, że ten proces upadku właśnie Miedzianki postępował właśnie w ten sposób, że to przejście na Urach było tragedią. Niezabezpieczanie, bo gdyby to byli robili Polacy, takie jak robili w Kowarach, pamiętajmy, że też wydobywano przerady, też pominięto uczy pierwiastkę, z tym, że to robili polscy rolnicy. Więc oni zadbali o to, żeby zabezpieczyć te wszystkie wyrobiska. Nawet część z tych chodników do dzisiaj jest wykorzystywana do celów leczniczych. Tam łóżka były wstawione, można było sobie oddychać tym radonem, prawda? Ale to były badania.
Natomiast tylko typu ratunkowy, to wpadnie Rosjanie, co ich to obchodziło? Nikt się tym nie przejmował, czy to pomieniły, czy nie. Wszystko jedno, przecież tu nie chcieli mieszkać. Została tylko Polska ludzi. Pamiętam, że tutaj, co było mówione, że też nie dbało władzy, no bo nie mogło. Raz, kiedy jeszcze trwało budowycie, kiedy byli tu Rosjanie, no to tam nie wolno było chorób. Spróbujcie mieszkać w takim mieście, w którym nic nie wolno. No bo wszystko było zakazy, prawda? Nie wolno było nic. Nie wolno było grzoda, nie wolno było nic robić. To co to za rozwój miasta? To lepiej było z takiego miasta uciekać, bo tak samo ludzie dostawali mieszkania gdzieś tam, no tutaj takie koleżanka odpowiedziała, no to od razu z chęcią, z pocałowaniem ręki uciekali z tej mieszkania. Bo dostał mieszkanie nowe, a to wszystko się paliło przecież. Bo tu nikt nie dopuszczał do rozwoju tego miasta, ono miało zdechnąć. Nieładnie mówię. Miało nie istnieć. Miało zniknąć. A miało zakrzeć ślady tej grabunkowej działalności Rosjan, którzy tutaj właśnie ten Ural sobie gdzieś tam wydobyli. No wtedy te miedzianki nie. Czy teraz tą miedziankę byście Państwo chcieli widzieć odbudowaną? O co? Kto tam pojedzie? Znajdźcie mi ludzi, którzy myśli tam zamieszkać. Przecież się wyludnia, no to jedna osoba, ale no nie wiem, są osoby, które widzą jakiś biznes, bo to musi być właśnie biznes. Prawda? Wy macie w tym jakiś biznes i dlatego widzicie cel, prawda? Ale taki zwykły człowiek, który nie prowadzi żadnego biznesu, jest przeciętną osobą, tak? Ani pracy, no bo nic nie ma tam, bo tam nie ma nawet domu, prawda? Więc ciężko tam jest po prostu mieszkać. Tam nie ma ani biur, ani szkół, ani przedszkoli, nic nie ma, prawda? Wszystko nie istnieje. Można to wszystko budować na nowo, ale po co się buduje? Buduje się kiedy? Buduje się całą infrastrukturę, buduje się wtedy, kiedy jest praca. Jak nie ma pracy, no to nie ma nic. W związku z tym, na co jest wskazana działka? Na turystykę, prawda? Na turystykę, bo to można w jakiś sposób zrobić. Czy miasto można odbudować? Można. Takie miasta się odbudowuje i proszę porównać to z Głogowem. Głogów, które miasto, które zostało zburzone w 1945 roku, całkowicie praktycznie centrum w Głogowie nie istniało. Ja jeszcze pamiętam, jak przyjeżdżałem do Głogowa, bo akurat przecież pochodzę z byłego województwa rybnickiego, więc jeździłem do kolegów. W Głogowie powstało muzeum bazowało tylko i wyłącznie na archeologii. Bo wszędzie, gdzie się nie było, to wszędzie coś było, prawda? To były ruiny miasta. W związku z tym, jak tam jeździłem, to ja pamiętam dzisiaj, no przecież tam stał tylko zamek odbudowany i miasta nie było. Stały tylko dwa kościoły, kolegiata, której nie zburzono, a nie zburzono dlatego, bo Rosjanie musieli się namierzać nad, więc wieża była dobrym punktem do namierzania, żeby bombardować. W związku z tym, tak wyglądało to miasto, to były chałupy, to były chaszcze, tam nic nie było. A teraz pojedziecie do Głogowa, to już widzicie, część tego miasta jest odbudowana, prawda? Tylko tam jest jakiś cel. Są przedmieści, są jeszcze inne dzielnice. I ten środek nie istnieje, dlatego sobie ten środek odbudowują. Jest cel, prawda? Żeby to zrobić. No to oczywiście to są większości atrapy. To już nie są te domy, które były, tego nie ma. Tak samo tutaj, no, gdybyśmy tu chcieli odbudowywać, to też Miedzianki nie będzie tak, jak była. Bo przecież jak stworzycie coś, czego już nie ma. Tu jeszcze drugą rzecz powiem, są tak zwani archeolodzy amatorzy. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. No, grzebią, szukają, coś tam, inni. Nie zdają sobie z tego sprawy, że jeśli coś raz jest wykopane, to drugi raz się już nie wykopie. To już jest koniec. Czyli narusza się całe te miejsca, które dzisiaj gdzieś tam podziemią. Teraz, czy warto to kopać? Po co? Po co? Trzeba mieć cel. Znowu trzeba mieć program, cel, żeby kopać Miedziankę. Teraz, co my chcemy kopać? Czy my chcemy otworzyć miasto? Czy my chcemy tworzyć przeszłość górniczą? Jeśli przeszłość górniczą, to nie w mieście. Kopalń nigdy nie było w mieście. One są oddalone za miastem. Identycznie jest w Złotoryi, identycznie jest w Główku, identycznie jest w Jeleniej Górze. Wszędzie tam, gdzie były miasta związane z górnictwem, kopalnie i te miejsca wydobycia są przynajmniej 2-3 km poza miastem. Nigdy w mieście. I tak samo. No i właśnie teraz, co my chcemy? Miasto Miedziankę, czy my chcemy górnictwo Miedziankę. To jest zupełnie co innego. Inne skale, inne badania. Powiem wam, co się bardziej opłaca tu, jeśli chodzi o produkt turystyczny. Bardziej się opłaca miasto. Bo badania nad górnictwem, ja takie prowadziłem, to są bardzo nieciekawe.
To nie są takie badania, jak się kopie na przykład nawarstwienia. Nawarstwienia w mieście, gdzie są jak korcik, wszystko poukładane warstwami ładnie, to co niżej to jest starsze. Można wszystko narysować ładnie, odtworzyć, znaleźć coś, prawda, związanego z tymi ludźmi. Natomiast jak wygląda badanie takich stanowisk robotniczych, właściwie do tych górniczych? No to jest kobiery, kobiery, jak hałdy, dziury jakieś, nie wiadomo co, jedna dziura tam nie duszy. Wchodzi. Co to jest? To jest ciekawe? No kurwa. No nikomu. Tyle się można narobić, a nic nie pokazać. No, ktoś powie, tyle pieniędzy wyłożono, żeby tam badania prowadzić, a jedną dziurę wreszcie zrobić. Tak robiłem Mikołajowi. Jedną dziurę z kilkoma korytami kopaliśmy 8 lat. I właściwie tutaj co? No i wiemy o tej dziurze, a takich dziur, to powiem Państwu, że tutaj nie jest to stara. To prawda, mówią o innej historii, bo Miedzianka to jest później, to jest XVI wiek właściwie, to prawie szkoły. Tutaj to są szkoły. Szkolnia od szybów też się różni tym, że szyb idzie w dół, a szkolnia idzie poziomo wzgórz. To tutaj bardziej są szkoły. Natomiast tam, gdzie myśmy robili, to były właściwie w dół, czyli takie szyby. I powiem, brałem udział w badaniach terenowych, bo ciężko by było zbadać z profesorem Kaźmierczykiem na różnych tych miejscach, które na Dolnym Śląsku są. To powiem tak, w okolicach Złotoryi takich szybów jest powiedzmy około 1000. Do dzisiaj zachowanych. To wygląda praktycznie, jak się idzie, bo później się człowiek przyzwyczaił, ale na początku tylko myśli, tu przeszło bombardowanie B-52. Przyleciały, pobombardowały i zostały takie leje po bombach. Zarośnięte leje po bombach. Tak to wygląda. I tego jest około 1000. W okolicach Mikołajowic, sam osobiście z młodzieżą, żeśmy to liczyli, było 3500 takich szybów. Do dzisiaj zachowano. W okolicach Jeleniej Góry, to jest Jeżów, Sudecki, Kraśliwiszu, mniej więcej w tym regionie, to tamtych szybów jest też około 3000, prawda? A to jest wszystko nie. W okolicach Lwówka takich szybów jest 250 tysięcy. Odkrytych. Osobiście chodziliśmy, jako studenci z profesorem, liczyliśmy to, dlatego mogę powiedzieć, że tak naprawdę było. I teraz, kiedy myśmy się skontaktowali z ludźmi na terenie Czech, bo Czesi to mają kopę w punkcie górnictwa, w ogóle bardzo dobrze mają zwiniętą archeologię górniczą, i ja im powiedziałem, że u nas są szyby, które mają jest po 3000 na jednym polu, to nie chcieli wierzyć. Ale jak ich zawiozłem, to zrobili takie oczy. U nich to jest 200, 300 na polu, a u nas 3000. A jak im powiedziałem, że główka jest 200 tysięcy, to w ogóle dopadło. No tak to wygląda. Także tu specjalnie to Państwu mówię, żebyście gdzieś Miedzianka nie jest odosobnione. Takim miejscem godnym do tego, żeby o tym wszystkim przypomnieć. I część, tak jak już wspomniałem, Wółek, Złotoryja, Jelenia Góra. Jelenia Góra nie chce się przyznawać do tego, że ma jakieś tam związki z górnictwem, ale ma. Natomiast one, te miasta istnieją. Istnieją też te miejsca, które tam do bycia były. Natomiast gorsze jest z tymi miastami, które praktycznie albo były górnicze, to już nie są, tak jak Mikołajowice, albo tak jak Miedzianka, było miasto, nie ma miasta. Ciechanowice, co prawda było miasto, zaczęło się, nie ma. I Złotniki Lubańskie, które zaczęto budować i nie ma. Ale powiem Państwu, co jest najbardziej atrakcyjne. To dzisiaj można zobaczyć. To są Złotniki Lubańskie. Mimo wszystko. Bo to dlatego jest, my w ogóle nie umiemy korzystać z tych produktów turystycznych, co mamy gotowe. Prawda? Zamiast zrobić ten rynek, tam ludzie przecież mieszkają. To jest wioska. Jest rynek i ratusz w środku swoim. To teraz jest przelotówka. Prawda? I jak ktoś przejedzie, to nie wie, że przejechał przez rynek. Ale zatrzymać ten turystę, odbudować ten ratusz, prawda? Pokazać, że tu miała być. Tu miała być miejscowość. Jeszcze, zresztą nazwa tej miejscowości Złotniki Lubańskie to jest Golden Crown, czyli to jest takie marzenie, wizja, sen, złoto. Jest legenda piękna, jak to Nostis, hrabia, zasnął przy strumieniu, rękę trzymał w wodzie, jak się obudził, to miał drobiny złota na ręce i stąd miało powstać miasto. To było złoto na to odkryte. Wszystko to jest, tylko nie umiemy tego zrobić. Wszyscy walą na Boszkowice, na Sarek Leśniański, prawda? Tam, żeby się wyglądać.
Zatem nastawek i rytm minęli przed chwilą resztki właściwie, początki i resztki miasta, które miało być, jak było w niebie. Ciekawa postawa, prawda? No nie ma takiego czegoś w Europie. My to mamy. Druga rzecz. Mikołajowice, no to o tym już wspomniałem. Wiemy o tych szybach, wiemy gdzie są. Natomiast nigdy w tej miejscowości, tej wsi, wyobraźcie sobie, do dzisiaj nie zabrał pewnie. Nie ma takiego dokumentu, który nie ma dzisiaj miasta. Oni mają dokument, że jest miasto. A to, że nie ma miasta, nie ma takiego dokumentu. Mieli chleb swój własny. I też zarząd, czy tam, nie wiem, ci, którzy zarządzają tą miejscowością, jakoś nie potrafią przyjść przez tą przy autostradę. No. Z tym, że z drugiej strony góry, bo tam stała Polska Góra, z jednej strony jest Legnickie Pole z tym krzyż klasztorem, a po drugiej stronie góry jest właśnie ta miejscowość Mikołajowice. Z tym, że górnictwo było właśnie na tej górze. I to jest coś takiego, prawda? Powinni to wykorzystać, że ludzie przyjeżdżają do klasztoru, to powinni wykorzystać, że to było jeszcze miejscowość, miasto Mikołajowice. Nie wykorzystują. I myślę, że to są te wymiary na to samo. I teraz tak jak jeszcze raz wracam. Myślę, że samym kopalń to by nie odtworzyło. To się nie da. To jest za bardzo skomplikowane. To są te roboty górnicze, strasznie drogie. I gdybyśmy chcieli na przykład udostępnić szyb, nawet jakikolwiek jeden, to zaraz weszły przepisy górnicze. No, to jest tragedia. To trzeba mieć naprawdę dobre układy, to się robi dziesiątkami lat. Zaraz podlecam firmę, która się tego podjęła i dalej to robi. Złotym stopą, w nieczynnych kopalniach też złota. Firma Aurum, jak jeździcie po Dolnym Śląsku, bo pojedziecie do złotego stopu i tam tylko odnowione są, odtworzone są też szyby. No, można, jeden, ale Ela to robiła 30 lat. 30 lat. Nie wiem, czy teraz to się udało, bo zaczęła jeszcze do innych przepisów. Także ona to dawno zaczęła. Następna rzecz, trudność. W badaniach, w samych badaniach agronomicznych. Kiedyś było łatwo. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, się chodziło na pole, wziąłem łopatę i sobie kopałem, gdzie chciałem. No bo co? Przecież to było państwowe, tak? Ja reprezentowałem państwo, więc mogłem sobie kopać. Miałem jeszcze papier od obserwatora, że mogę kopać i mogłem kopać. Dlatego gdybym wyszedł na pole, nie wiedząc o prawach własności, nawet bym miał z tyłu strzał i facet jest na prawie, tak? Bo wlazłem na jego teren. Czyli prawa własności. Następnie. Tu blokuje się badania ekologiczne. Następna rzecz. Pieniądze. No bo prawa własności to jest jedno. Konserwator. No musi powiedzieć, o co tam kopać. Cel. Czyli trzeba przystawić cel. Zgodę właściciela i jeszcze ogromne pieniądze, prawda? Żeby kopać. Dlaczego badania na takich terenach są bardzo ciężkie? Dlatego, że to nam się wydaje, mamy pieniądze, więc sobie kopać jest łatwo. Nie. To są puste przestrzenie. No, gdybyśmy chcieli szyby, szyby są w terenie, prawda? I w lesie. Więc trzeba tak. Kilka osób, no nie mogą codziennie wyjeżdżać. I trzeba ile spać, jeść. Cała logistyka pada. I już się zaczynają ogromne pieniądze, żeby ściągnąć tą ekipę archeologów na to miejsce. Nawet w samej Miedziance, gdybyśmy mieli zakładowo 30 osób, jesteśmy w stanie i wyszyć, no ciężko jest, prawda? I to jest właśnie, to są te utrudnienia. Natomiast ja nie mówię, że to nie można. To wszystko, proszę Państwa, może. Wszystko może. Tylko trzeba mieć jeden cel i małymi kroczkami, tak jak było powiedziane, robić. To nie można robić od razu. Nie na wariatę, no to wakaty jest. I teraz, za to, że to jest miasto. No ty to miasto macie. Wszyscy mówicie, żeby nie ma. Ja wam mówię, że ono jest. Ono jest. Domów nie ma. Ale co jest? Są chodniki i są ulice. Są czy nie? One zarośnięte są. Są. I zacząć od tego. Po prostu zrobić szlak po mieście, którego nie ma. Czyli odczyścić ulice i chodniki, po których mogłyby jeździć samochody. Prawda? Ulicę nazwa, przez nazwę były, wiem jak się nazywały. Postawić słupki, ulica taka, ulica taka. Nie ma domu, ale jest trawnik, tak? Gdzie stał dom. Można postawić tabliczkę, zdjęciem tego domu. Tu stał. Mamy muzeum na wolnym powietrzu. Miedzianka istnieje. To jest pod taką warstwą ziemi. Istnieją tylko mury, tak jak tu. To jest ta sama sytuacja. Ja tu parę lat temu przyjeżdżałem,
To nie był tłum, to są tylko murki w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jak piękne na morze, prawda? A tu nic nie było. Kompletnie, to był chaszcze. Był cmentarz taki zniszczony wokół. Wrzut na zgodu ciele, prawda? Cały pan tutaj mianowny. No i myślę, że to jest ta droga, proszę Państwa, żeby odnowić piwnicę, odnowić na pewno zacząć badania, to już trzeba było zrobić takie, żeby poszukać gdzieś, bo na pewno są zachowane piwnice. Piwnice. I odtworzyć jedną, dwie piwnice. Była ta piwnica najsłabniejsza w Miedziance. Odnowić taką jedną, tam zrobić ekspozycję, tam zrobić centrum takiego powiedzmy zwiedzania. Ogrodzić ten teren, żeby nie wprawić. No właśnie, ale nie cały Miedziance. To się nie da. Centrum. Tylko centrum. Tu była Miedzianka. I tablice mamy, ulice mamy, chodniki mamy. Wszystko mamy. Droga mamy, trakt mamy. Piwnicę tylko trzeba zrobić. No i koniec. No i są duże pieniądze w sumie. Wiecie, jakie pieniądze się wydaje na inne projekty? To są drobne. Ale tak, nie ma też oznaczeń po drodze, że tam jest Miedzianka, potrzebuje szlaki. Teraz myślę, że warto by było się wpisać, tak jak są szlaki. Myśmy próbowali nad tym pracować kiedyś z Czechami w latach 90. Czesi mają taką organizację, to się nazywa Hornicka, Malkice, Szwedzko, Morawsko, Czesko. Znaczy to jest takie macierz górnicza, Śląsko, Morawsko, Czesko. Oni tu bardzo mają fajnie wszystko opracowane i wiele kas górniczych były, jest w tym zaangażowane. I oni wspólnie przygotowują projekty. Lepiej widziane przez Unię. Takie projekty. Czesi dalej to robią. Można z nimi z powrotem wejść w kontakt. Jak z nimi wejść w kontakt? Bardzo prosto. Z nimi cały czas współpracuje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Największe muzeum górnicze w Polsce. Nawiązać kontakt, przez nich nawiązać kontakt z Czechami i już można zacząć działać. Tym bardziej, że pamiętamy, mówimy o Miedziance, która była w Królestwie Czeskim, a nie w Polsce. To pamiętajmy o tym, dlatego te związki są, muszą być z tymi Czechami i powinniśmy je utrzymywać. Co myśmy robili z Czechami? Czesi robią od czasu do czasu konferencje. I żeby przypominać o tych wszystkich miastach starych, nieistniejących, górniczych, to robili konferencje, to się zwało uczniowie Agricola. Agricola, on zajmował się górnictwem, pisał o tym, takim nauczycielem był Czech, Niemiec, no jak to tam nazwać, w Czechach mieszkał, dzisiaj historycy mówią się Bohemczyk, czyli taki Czech, Niemiec, prawda? Bo nam naprawdę się zwał prawda? Na Czesie go nazywałem Agricola z łaciny, my też przyjęliśmy, że się nazywał Agricola. Powiem Państwu tak, myśmy tu w Polsce, nawiązując kontakt z Czechami, byli organizatorami konferencji międzynarodowych. Oni robili wcześniejsze konferencje u siebie, w różnych miejscowościach, w Witkowicach, pod Pecem, w różnych miejscowościach po stronie drugiej, w Harkonesze. I z tego w Kowarach mieliśmy, to jest wynik, to jest tyle o referatu na temat dawnego górnictwa na naszym terenie. Wiecie, czego tu nie ma? Miedziany w tym nie ma. No. Druga rzecz, z tych działań takich o górnictwie dawnym, to wyszło to, że postarałem się w końcu, bo się okazało przy takich naszych pracach, że wszyscy w Europie mają prace w Agricoli przetłumaczone na własne języki narodowe, tylko nie Polacy oczywiście. Więc postarałem się, żeby takie coś powstało. To przekażę wam, żebyście wiedzieli. I także można, konferencje i robię i ten później te projekty duże, żeby tymi małymi ruchami. Natomiast jeśli chodzi o kopalnię, to drugi etap, to nie można wszystkiego naraz. Najpierw pokazać, że miasto jest jakieś, żeby była atrakcja. Później dopiero zacząć tymi kopalniami, jak jesteście tu skontaktowani z panią Elżbietą ze Złotego Stoku, ona wie, jak to wszystko robić, jak ona przeszła, jak to powinno działać. I myślę, że tą drogą w jakiś sposób pójść. I jeszcze na koniec jedna rzecz, że warto by było, proszę Państwa, żeby tak jak mówiłem o szlakach, szlak cysterski i inne szlaki, które w Polsce funkcjonują, spróbować zrobić szlak byłych miast górniczych. Czegoś takiego nie ma. I tu ma blisko nawet dwa, Ciechanowice, Miedzianka, później są Kowary,
Były miasta. Jelenia Góra, Lwówę, Luteryja, Mikołowice, Żmudniki Lubańskie. Patrzcie, już jest. Radziłowice. Podmioty. Radziłowice. To są tyle podmiotów. Prawda? Teraz następne spotkanie zrobić tak na przykład. Albo i zaprasza wszystkich wójtów. Tak? No i robimy taki związek tych byłych miast górniczych. Wtedy się trzeba wpisywać. Wpisywać w te imprezy, które już tamte inne ośrodki wypracowały. Co prawda, Złotniki jeszcze nic nie wypracowały, Mikołajowice nic, ale Złotory jest, pukanie złota jest, międzynarodowe. No to już wpisać. Druga rzecz, lata łatowe w Lwówku, no to wpisać się do tego, dlatego że uczestniczymy w tym działaniu. I wtedy Mikołajowice ożyją, jakby z powrotem, nie widzianka, odżyją z powrotem. Jeszcze chcę na koniec zwrócić uwagę Państwa na nazwy, nazwy tych miejscowości, bo polskie nazwy to nie oddają tego, co o miastach mówimy, jak to by było. Ale na przykład, jeśli komuś świadomy, że Gold, no najstarsze miasto w ogóle w Polsce, prawda? Na prawie ma typu. Gold, Ben. Gold, złoto, Ben. Góra, tak? Czyli tak, Gold, Ben. Tak? Góra, a co to jest góra? Góra? W staropolskim to jest kopalnia. Tarnowskie góry to nie znaczy gór. To są góry, kopalnie. Dlatego się mówi górnik. Górnik to nie jest góra, tylko to jest górnik. Prawda? I teraz zobaczcie, jak nazywa. Goldberg, Kuchberg, tak? Zilberberg, to jest sedna, która mam się. Redenberg, Kirchberg. Nie mówię o to nic. To nie są góry. To są kopalnie. I teraz część z nich, nazw tych miejscowości, to są nazwy wzięte od tego, co się kopało. Czyli na przykład Kuchberg, Goldberg, no to wiadomo, że co tam było. Natomiast Lindenberg, no to tam wykopali? Nie. To było od tego, co było w miedziance. To była jako kopalnia Adler. No, Adler to co? No to jest orzeł. Więc już widzicie, tak się nazywała kopalnia główna Adler. Czyli można wnioskować, że w Lwówku główną kopalnią była kopalnia Lew. W Hirschberg kopalnia Jelek. Już i wtedy jesteśmy w domu, prawda? Rozumiemy na tym polu. Ale mówię, to trzeba zgłębiać te górnicze sprawy, na czym to polega. Do tego dochodzą jeszcze, proszę Państwa, prawa górnicze. To jest kapitalna sprawa, o których no, może większość nie wie. To są prawa górnicze, które były nadawane przez książę. Różne zwolnienia. Musicie pamiętać jedno, że górnicy nigdy to byli wolni ludzie. Wolne miasto. To były wolne miasto, to byli wolni ludzie. Oni nie byli tacy, czyli odległi książętą, czy prawią, ale byli wolnymi ludźmi. To jest zupełnie co innego, to była demokracja. Oni górnicy mogli się postawić, mogli je, ale też z drugiej strony książę dawał im pewne przywileje, ale też coś od nich żądał. I takie żądanie było raz, to była bitwa pod Legnicą. A prawie wiedziałem, że wtedy było, ale była Złotoryja, był Wówek Śląski i niestety z tych przekazów, które mamy historycznych, się okazuje, że tylko dwa oddziały najdzielniej walczyły w tej bitwie pod Legnicą. Bo były najbardziej karne. Dlaczego? Bo górnik musi być karny, bo jakby w tej kopalni nie słuchał i nie był karny, to by się to wszystko na łeb zapadło. Musiał słuchać sztygara, on był przyzwyczajony do reżimu, prawda? Więc to były karne oddziały. Oni najbardziej się zasłużyli, Krzyżacy, którzy też brali udział w tej bitwie, to był najmniejszy i tam powiedzmy się wykazali, prawda? Jeśli chodzi. No i o tym trzeba pamiętać. Poza tym, górnicze prawa jeszcze dawały inne możliwości, ale to mówię, to trzeba na inną opowieść. Ja tylko bym Państwu polecał, żeby iść tą drogą. Teraz ja tak myślę, że najpierw to było osłonięcie tego, co jest zagrodzenie, stworzenie czegoś rodzaju skansenu. Takiego, tu było miasto Miedziane. Brama, bilety, o to trzeba dać. Ja myślę, że zaraz będziemy właśnie o tym mówić w tej debacie, bo to... I to jest ta droga. Natomiast jeśli mówić o górnictwie, to o szybach, o takich innych rzeczach, to jest prawda. Najpierw musi powstać miedzianka z powrotem. Bardzo dziękujemy.